Lizę poznałem kilka lat temu. Już wtedy jej wiedza w kwestii ziołolecznictwa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Pomyślałem wtedy, że warto jej mądrość i doświadczenie przybliżyć widzom. Stąd właśnie pomysł na cykl Niezłe ziółko. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. To o czym dzisiaj? Dziś o syropach. I zrobimy sobie dziś syrop z babki. Lancetowatej i pospolitej. Wszystko jedno zmieszaną po prostu. Będzie babka zmieszana i zrobimy sobie przepyszne i bardzo dobre syropki. A trochę o historii mi opowiesz też dzisiaj? Opowiem też trochę o historii związanej z ziółkami, z roślinkami i nie tylko, z szeptuchami. Babka to takie ziółko, które właściwie rośnie wszędzie, ale ono jest doskonałe. Przede wszystkim dlatego, że ma fajne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, więc jeżeli mamy jakieś problemy ze stanami zapalnymi, to jak najbardziej można ją stosować. Poza tym to jest takie bardzo delikatne ziółko. W związku z tym, jak zrobimy taki syropek z babki, to możemy go podawać i osobom starszym, i dzieciom również. Także taki delikatny syropek, a pomagający, to ja myślę, że dlatego babka. Poza tym jeszcze ta babka to posiada wiele innych właściwości leczniczych. To nie tylko to, że pomaga nam pozbyć się na przykład kaszlu. Natomiast znana jest od wieków tak naprawdę babka. Kiedyś mówiono, że goi szwem ze złotych nici tak naprawdę, czyli jeżeli na przykład ktoś się skaleczył, przykładano wtedy w dawnych czasach taką babkę, gnieciono ją, przykładano do rany, zmieniano potem cały czas i pięknie to się wszystko goiło, ale nie tylko na rany, bo na przykład oparzenia, różnego rodzaju problemy ze skórą, stany zapalne i tak dalej. To wszystko leczy babka. Ona znana od wieków, pierwszy wiek naszej ery, Pliniusz starszy bodajże, w swoim wielkim dziele o ziółkach, nie tylko o ziółkach, o kamieniach i minerałach i tak dalej, napisał o babce, że to jest lek panaceum, który leczy ponoć 20 parę chorób. Jak dzisiaj, co z niej będziemy z tej babki konkretnie? A dzisiaj będziemy z babki robić syrop. Mhm. Syrop właśnie, jeżeli ktoś ma jakiś taki uporczywy kaszel i tak dalej, syrop na kaszel. Mhm. Bardzo zdrowy, bardzo fajny, także będziemy robić. Jak będziemy robić ten syrop? Jak będziemy robić ten syrop? Bierzemy, wszystko zależy, to znaczy tak, potrzebne będzie przede wszystkim do syropu. Babka, no wiadomo, prawda? Woda przygotowana, właściwie ostudzona, może być troszeczkę ciepła, ale koniecznie musi być przygotowana. Potem, jeżeli umyjemy już tą sobie babkę, zalejemy ją wodą w takich proporcjach. Tyle samo babki, ile wody. Musi być to równo, 1:1, prawda? Zalejemy sobie to, wkładamy sobie na przykład do miksera. I po prostu to miksujemy razem z tą wodą. Jak już to zmiksujemy, za jakieś 15 minut, poczekamy z 15 minut, potem to wyciskamy przez płótno, albo przez gazę wyjałowioną, albo przez sitko, w zależności jak kto lubi. Jeżeli już wyciśniemy ten płyn, to dodajemy do tego płynu tą samą ilość, co jest płyn, cukru. Cukru. Dlaczego cukru? Ponieważ to stawiamy na źródło ciepła i po prostu zagotowujemy tylko. I to już jest gotowe, rozlewamy sobie albo do buteleczek, w zależności ile tego mamy, prawda? I wstawiamy do lodówki i sobie to używamy. Można stosować dzieciom, osobom starszym, no w ogóle wszyscy mogą to stosować, to jest bardzo smaczne. Iza,
co tu się będzie działo. Widzę, że masz przed sobą zestaw elementów niezbędnych dla weekendowego gotowania. Tak, to jest zestaw elementów niezbędnych, aby zrobić syrop z babki i oczywiście syrop z rzodkwi. Dzisiaj zrobimy sobie te dwa syropy i pokażę, jak to się robi. Iza, co nam będzie potrzebne w takim razie? Potrzebna nam będzie przede wszystkim, jako główna bohaterka, babka. Trzeba ją po prostu umyć. Mam już umytą. Potrzebna będzie woda. Ja oczywiście w domu mam bardzo dobrą wodę, bo to jest woda źródlana właściwie. Natomiast jeżeli Państwo robicie różnego rodzaju syropy czy inne rzeczy i trzeba wykorzystać do tego wodę, to niech to będzie dobra woda, mili Państwo. Niech to będzie woda, oczywiście nie kranówka, jeżeli mieszkacie w miastach. Ja mam tą wodę bardzo dobrą, czyli potrzebna będzie woda. Oprócz wody do syropu potrzebny będzie cukier. I chyba to wszystko. Oczywiście oprócz tego jeszcze potrzebne będą pewne narzędzia, czyli tak naprawdę coś, co pomoże nam zmiksować, rozdrobnić babkę. Ja tu mam blender. No i garnek oczywiście, garnek. No i odrobinę źródła ciepła, czyli jakiś ogień. I to będzie wszystko. Rozumiem, że te babki muszą być świeżo zerwane, nie mogą być suszone, tak? To znaczy, robi się też z suszonych, z tym, że właściwie to ma te same właściwości, prawda? Suszone. Jeżeli to jest suszone w warunkach naturalnych, na przykład w cieniu i w przewiewie, prawda? To oczywiście ma te same właściwości, jeżeli jest to świeżo suszone. Ale jeżeli na przykład włożymy sobie to gdzieś do piecyka i nastawimy zbyt wysoką temperaturę, wtedy wiadomo, że te cenne właściwości, jednak część z nich zniknie po prostu. No ale nie ma to co jak świeże, prawda? No. To co? Zaczynamy. To przystępujemy do pracy. Wkładam do blendera babkę, wcześniej przygotowaną. Muszę ją troszkę upchnąć. Ile jest tej babki mniej więcej? Tej babki jest mniej więcej dwie garści. W ten sposób najlepiej jest tak właśnie robić. Ja przynajmniej zawsze tak robię. No, mówi się, że to na oko, ale ja nie robię na oko, bo w garści, takie dwie garści solidne, to wystarczy, żeby zrobić ten syrop. O. I teraz mniej więcej, tak żeby to było odpowiednio, dolewamy wody. Ile tej wody? Tej wody tak mniej więcej, żeby ta babka się po prostu bardzo ładnie nam zblendowała i żeby to było dość rzadkie, ponieważ po prostu musimy to potem przesączyć, więc myślę, że wystarczy. Musicie Państwo to tak sobie robić. Mówi się, jeśli chodzi o przepis, to mówi się, że tyle samo babki i tyle samo wody. W związku z tym tak, 1:1. Ale ja uważam, że zawsze trzeba to przepuścić przez siebie i zobaczyć, jak się robi takie rzeczy, czy to będzie wystarczające, prawda? Bo może się okazać, że na przykład będzie za rzadkie. Ale i tak potem uzupełniamy to cukrem. Czyli cukier nie teraz, tylko później? Nie, absolutnie. Teraz nie. Nie cukier. Teraz mamy już babkę i wodę i teraz to blendujemy. Musimy to zmielić po prostu po to, żeby potem to przesączyć. Ja muszę zobaczyć, gdzie... O! Jest. Trochę pohałasuję, bo muszę. To musi być bardzo drobno zmielone, więc jeszcze trochę. Okej, teraz już jest dobrze. Mam ochotę to zjeść. Takie ładne zielone. Przelewamy do garnka, przez sito najlepiej, ponieważ należy to
po prostu przecedzić. A czemu całości nie można ugotować? Jeżeli robi się syrop dla dziecka na przykład, no to trudno potem, można całość ugotować, ale trudno potem go przekonać, żeby coś takiego połknęło, prawda? Dlatego się to przecedza. Dla mnie, to ja uważam, dla mnie by było lepiej, jak to by było po prostu razem z tymi listkami, bo to jest całkiem smaczne. Ale patrząc na to, powiem Państwu, że to jest troszeczkę być może, że za gęste, więc ja jeszcze doleję wody. No, i teraz będzie dobre. Czyli jeszcze muszę pohałasować, przykro, ale to jest koniecznie. No, teraz jest gęstość odpowiednia. Nigdy nie umiem tego... O, już otworzyłam. Czy to możemy potraktować jako bazę? Czy na przykład moglibyśmy do tego troszeczkę cytryny docisnąć? Czy to już będzie się gryzło jedno z drugim? Nie, no oczywiście, że można by było, tylko jeżeli my to musimy zagotować razem z cukrem, to jak wciśniemy sobie cytrynkę, no to właściwie ta witamina C ulegnie tak naprawdę zniszczeniu. W związku z tym, no myślę, że to nie ma sensu. No, tak. Teraz sobie przelejemy przez sito. Dobrze by było, żeby chociaż przez minutkę, dwie po prostu to sobie pobyło w tym. Dlatego muszę teraz, no gęste jest, zblendowane niby, ale gęste. Muszę po prostu wziąć łyżkę, żeby to przecisnąć przez to sitko. Będzie fajny zielony syrop. Będzie bardzo ładnie wyglądał, a jednocześnie smaczny, no i na przykład dzieciaczki chętnie wypiją, bo nie będzie tej papki. W sitku są właśnie resztki zmielona babka. Jest? Co z tym robimy? Wyrzucamy to? No tak, ale na przykład, jeżeli mieszka się nie w bloku, ale w domku, to wszystkie te rzeczy, które już są wykorzystane, zielone i inne odpady takie, to przecież daje się na kompost. I to się wszystko maceruje, przerabia i to jest cudowny nawóz potem pod rośliny. Teraz sypiemy do tego cukier. Oczywiście ktoś by się spytał, dlaczego cukier, a nie miód. Sypiemy do tego cukier, ponieważ będziemy to zagotowywać, czyli stawiamy na źródło ognia i tylko delikatnie zagotujemy po zagotowaniu się. Trzeba pamiętać, żeby to było na małym ogniu. Po zagotowaniu się od razu zdejmujemy ze źródła ognia i nasz syropek jest gotowy. To teraz cukier. Ile tego cukru? Mam tutaj do 1/3 wysokości garnka tego soku. Dodaję tyle samo cukru, czyli garnek powinien być, patrząc na ten płyn, zapełniony do połowy. Czyli tyle cukru, żeby garnek był zapełniony do połowy. O. I tak musicie też Państwo. No ja to często tak na oko. Czyli pół szklanki cukru. Ale moim zdaniem właśnie to jest idealna proporcja. Jakoś tak bezwiednie mi się zrobiło i będzie pół garnka. Aha, razem. Czyli cała szklanka cukru zejdzie. To nie jest szklanka cała, to tak mniej więcej, nawet niecałe 200 ml moim zdaniem. Czy 200 gramów, bo szklanka ma 220, tak. No a tu widzę, że jeszcze połówka. O, no może tyle niech zostanie. O, i tu mam piękny zielony płyn razem z cukrem. I teraz to postawię na ogień i bardzo delikatnie zagotuję. Idziemy sobie na przykład na wycieczkę. Nie mamy przy sobie apteczki. Urządli nas pszczoła albo osa, albo komary nas pogryzą. Nieraz mrówki, prawda, bo w nieodpowiednim miejscu gdzieś tam staniemy. Babka jest idealna właśnie do tego, żeby
ona działa bardzo szybko i bakteriobójczo i powoduje to, że opuchlizna nam schodzi i przestaje nas swędzić. Czyli zrywamy sobie babkę, ona wszędzie rośnie, jakiś na miedzach, gdzieś tam w rowach rośnie, na łąkach. A, uwielbia rosnąć w pobliżu koniczyny, więc w ogóle wtedy jest o wiele bardziej ładna niż tak ogólnie, gdzie indziej. Zrywamy sobie taką babkę. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że są dwa rodzaje babki. Czyli tu mam takie długie, wąskie, nie wiem czy widać. To jest babka lancetowata, czyli podłużna. Oprócz babki lancetowatej jest również babka pospolita się nazywa i ona akurat mi się urwała, ale jest. O. Moment. Mam tu wszystkie. O, jest, dobra. O. I taka okrągła, prawda, różni się. Ta jest podłużna, a ta jest okrągła. Co prawda nie za ładna jest, bo u mnie jest tak, że często, zwłaszcza jak jest mokro, to dużo jest ślimaków i one sobie jedzą to. No ale co, nie będę ich przecież odganiać, bo też stworzenia Boże, prawda? O, i to jest babka pospolita, a to jest babka lancetowata, więc zrywamy sobie taką babkę. Tylko trzeba uważać, bo można pomylić babkę, jak takie rosną rozety ze szczawiu, wychodzą z ziemi, są bardzo podobne do babki lancetowatej, więc co prawda szczaw ten dziki nie jest szkodliwy, no ale on po prostu nie będzie działał tak jak babka. Zrywamy sobie taką babkę, przykładamy na ranę, na ukąszenie, tam gdzie potrzebujemy. Na przykład jeżeli długo chodzimy, mamy niewygodne buty, to mogą być różnego rodzaju obtarcia. Też możemy sobie w skarpetkę włożyć taką babkę i to bardzo pięknie goi szybko, także jest rzeczywiście niezwykła. Jeszcze jedno, w dawnych czasach używano babki, żeby leczyć zapalenie spojówek, zapalenie powiek, to właśnie druidzi też byli fantastycznymi okulistami, czyli kapłani Matki Ziemi w dawnych, bardzo dawnych czasach. Kapłani, którzy zajmowali się lecznictwem, zajmowali się wszelkiego rodzaju pracą z energią, zagrzewali do boju wojska i tak dalej, i tak dalej. Oni właśnie, jeśli chodzi o babkę, to stosowali ją przy zapaleniu spojówek, czyli byli bardzo dobrymi okulistami. Zresztą do dziś można sobie zrobić z babki na przykład odwar. I jeżeli mamy problemy właśnie ze spuchniętymi powiekami albo problemy właśnie z oczami, robimy sobie takie delikatne kompresy, ale tu trzeba uważać, bo oczywiście podam Państwu, jak robić taki odwar, ale jeśli chodzi o oczy, o kompresy na oczy, to trzeba po prostu jeszcze bardziej go rozcieńczyć, bo ten odwar musi być bardzo, bardzo delikatny. Lancetowata babka i pospolita babka mają te same właściwości, tak? Te same właściwości, nie różnią się niczym, z tym, że jest taka sprawa, że jeśli chodzi o babkę pospolitą, czyli tą grubą, taką, o, tego grubaska, co ma taki brzuszek, to tą babkę jakby częściej używa się w homeopatii. Natomiast jeśli chodzi o to, co zawierają, jedna i druga mają właściwie to samo. I zbiera się ją przed kwitnieniem, bo ona potem ma takie stojące gałązki, na końcu ma takie kwiatki. Kwiatki w postaci, nie mam tu przy sobie, żeby Państwu pokazać, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że zbieramy przed kwitnieniem. Jak już zaczyna kwitnąć, to już się nie nadaje. Potem trzeba poczekać, jak przekwitnie i potem znowu wychodzą te rozetki liściowe, te nowe i wtedy właśnie też jeszcze możemy zebrać i wykorzystać. Już się delikatnie bardzo zagotowuję. Chwilkę musi przestygnąć, żebym się nie poparzyła. Kropcia! Teraz muszę kota wynieść. Ojej, jaka niezadowolona! Przelewam do ciemnego słoiczka. Przelałam do ciemnego słoika, trzeba zakręcić, odstawię, żeby wystygło i jak wystygnie, to najlepiej przechowywać w lodówce.
taki, ile w lodówce może stać taki syrop? No, 2-3 tygodnie na pewno, bo tu cukier przecież konserwuje, prawda? Tak jak dżemy i inne rzeczy, także tu nie ma problemu z tym. I co, to potem jak boli gardło? Boli gardło, są jakieś nieżyte stany zapalne na przykład, ale przede wszystkim nie boli gardło, tylko kaszel. 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 Bardzo dobrze działa właśnie przy takim trudnym, uporczywym kaszlu. Żeby się go pozbyć, no to trzeba oczywiście ze 3 razy dziennie, nawet 4, dorośli po takiej dużej łyżce, dzieci po łyżeczce. Jest jeszcze inny sposób robienia, a mianowicie, że robimy to samo, prawda, czyli mielimy, ale bez wody babkę i zalewamy w proporcjach 1:1 miodem. Jeżeli już zalejemy to wszystko miodem, to po prostu wstawiamy do piecyka, z tym, że trzeba pamiętać, żeby temperatura była bardzo, ma jednak do 40 stopni nagrzany piecyk, najwyżej. I stawiamy to na 4 godziny tam w środku. I te wszystkie składniki z babki przechodzą sobie do miodu i potem po tych 4 godzinach wyciskamy to wszystko, przecedzamy. Bo wiadomo, miód jest gęsty, prawda, ale jeżeli on stoi w piecyku, to on nie jest taki gęsty, on jest taki lejący, prawda, i wtedy wyciskamy to, przecedzamy i mamy cudowny syrop. I najważniejsza sprawa, że oprócz tego, że jest tam to wszystko, co posiada babka, mamy jeszcze miód, prawda, który ma wiele cennych właściwości leczniczych. Przecież tak samo, jeżeli boli gardło, to na przykład można samym miodem leczyć sobie to gardło, po prostu płukając, prawda? Także to jest płukając, nie wiem jak się mówi. Płucząc. W każdym razie wtedy jest podwójna korzyść. Czyli tak robiły nasze babcie, czyli zalewały miodem i gdzieś tam do ziemi przy źródle ciepła, żeby to sobie postało i żeby to wszystko przeszło. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia.